oraz 56. Spółdzielnia Jedność organizuje w dniu dzisiejszym zawody latawcowe, które tradycyjnie organizujemy z okazji Dnia Dziecka. Spółdzielnia dzisiaj zaprosiła szkoły z terenu miasta Lubartowa oraz z okolic Lubartowa. Wszystkie szkoły przysłały swoje reprezentacje z terenu Lubartowa, jak również uczestniczą w dzisiejszym święcie latawca dzieci ze szkoły podstawowej ze szkoły podstawowej w Kaznowie, jak również w Wandzinie. Przybyło dzisiaj rekordowa ilość dzieci i młodzieży, ponieważ 103 uczestników jest dzisiaj. Dopisała piękna pogoda, baliśmy się bardzo, żeby promyk słoneczka chociaż i troszkę wiatru było. Udały się pięknie te zawody. Wszystkie dzieci i młodzież otrzymuje z tej okazji, że uczestniczy w tych zawodach, upominki, natomiast nagrody w kategorii pierwsze 3 miejsca w kategorii latawców skrzynkowych otrzymują ci laureaci, jak również latawców płaskich. Również wyróżniamy dziecko najmłodsze, które przygotowało i dzisiaj przyszło z latawcami. Chciałbym z tej okazji podziękować gospodarzowi, panu dyrektorowi Marianowi Boberowi za kolejny rok udostępnienie nam pięknych terenów przy szkole, że mogliśmy te zawody dzisiaj w słonecznej pogodzie przeprowadzić, jak również nauczycielom i dyrektorom placówek szkolnych, które zechciały dzisiaj przysłać swoje reprezentacje ze swoich szkół.